Halo, witam was serdecznie, z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z Medieval 2 Total War Stainless Steel. Czy ja chcę, żeby byli kontrolowani przez AI? Nie. No dobra, damy botowi. Zagramy ofensywnie. Start deployment. Wow, tutaj jest ładnie, ładna armia. Więc mamy tak, tu konnicy też mamy całkiem sporo. Możemy ją przenieść dwie tu. A nie dwie tu, tak jak stoją. Oczywiście jedna konnica Hungermanów będzie atakować, wobec tego ich męczyć. Ale co my tu mamy? Łuczników i to cała masa. Zrobić się w grupkę. W sumie stoimy tak jak stoimy. Dom, dom. Boże, ile konnicy. A, to są procarze, czy co to są? Tak w sumie to wygląda. To takie kozackie łuczniki. A i dalej strzelać, dalej. Gdzieś tam w bodyguarda. Aby tam atakować, zanim wy dojdziecie. Samą pierwszą linię jeszcze bardziej przesunąłbym. A, bo nawet bym nawet zszarżował. Tak. Ała, te toporniki umrą. No, nas już spieprzają. Super. Wystarczyła frontalna szarża i już moi dzidę walą. To gdzie są moi ludzie? Co tu się odwala? Tak to jest, jak się składa armię z jakichś gałganów. Ale Niemcy non-topper, kurde, używają tych koni, no. Nie ma takiej piechoty, która by wytrzymała starcie z konnicą. Rozbił mnie w chwileczkę. Jeszcze mnie dogonił.
Słyszę lekka kawaleria i ona mnie tak zbiła. Walczyć! Przejebali im to. Najprościej w świecie to jesteśmy taki srobotny w pierdol, że aż mi się odechciewa znowu grać. No, mamy lunki. Ładnie tutaj koszą. Nie! Mam nadzieję, że nasi tam coś wygrają jeszcze. Już nie zapowiada się. Dobra, idziemy na plecy. No nie. Wracać i walczyć. Nasi coś tam wygrywają, zbijają, pomagają, lepiej im idzie niż mi. Dalej, no pomóż ktoś moim ucznikom. I dupa. Jak już wszyscy, to wszyscy. Tak, ale żeby uciec, to zapomną, nie? No to jest 50-50. The battle seems to be swinging in our favor. From such tidings does victory our ally lies dead, slain by the enemy. Nie no, jak to? Co wy? No nie! O. Ale kurde, i czemu paseczek idzie na nie naszą stronę? Nie, no walczcie, nie! Jak ta jedna pieprzona armia mogła nas pokonać? No to jest po prostu niemożliwe. Walczcie tam jeszcze. Gdzie są konie? Wodzu, nie uciekaj. To no są nasi. No wstrażujcie się w tych łuczników pieprzonych. O właśnie. O to chodziło. Jest! Dobrze! Aj, dobrze! Ale żeśmy stracili więcej ludzi. O, i straciliśmy więcej ludzi. Przez to, że tam była to w sumie armia z granic ruskich. No to było w większości po prostu gówno. No, pouciekali po 100 ponad ludzi, no błagam was. Trzeba połączać ich teraz. Nie, to nie wy. Tutaj jesteście.
Więcej nie mam co połączać. Tu mogę pousuwać gałganów. Mogła. W sumie te dwa konie wyślę tutaj sobie. A my tego Krakowa nie podbijemy w takim stanie. Musimy się cofnąć. Zostawimy tutaj tych slave manów. Po co to jest? 3, dobrze, 9, ale morale to oni naprawdę. Niech tutaj pomrą sobie. A my się cofamy do Varadu. Nieudany atak na Kraków, niestety. Misja zakończona niepowodzeniem. No tu 8 tur będą musieli nas męczyć, także na spokojnie. Dobra, to zrobiliśmy wszystko w tej turze. Kijów tutaj jakoś tak dziwnie lata. Dwa 700 ludzi. Ale to jest forteca, my musimy się w niej obronić. O, dalej. O Jezus, trebusze. No to co? Kawaleria, jaka jest, co wiecie, będzie musiała zaatakować trebusze. To będzie misja dopiero. Nie rozumiem, czemuście się tam porozstawiali? Dobra, to po prostu my tu wyjedziemy. No i co? Kotnica atakować trebusze. Dawać, dawać, szybko, szybko. Świetnie. Ale cofka, bo strzelają w nas. Dobra, to teraz trybusze już nie powinny nam za bardzo przeszkadzać. To co jest? Mieczniki. A więcej strzelców w sumie nie mamy. Reszta to są wojaki. A wy może byście tak kurwa jechali. A nie sobie tuptacie. A taki myk, szybka szarża. Łopist! Cofka.
Da. No chodźcie tu, Sycylia. Wy skasujcie tamtych. Co tam się dzieje? No nasi będą strzelać. Jeb. Dobra, ostrzelać ludzi przy taranie. Cofka. To tam zostało jeszcze. No trochę ich zostało. What? No. Ile oni stracili już? 20%. Enemy? Dobrze. Ale gdzie tutaj nasi zginęli? No bo w sumie nas było malutko, to może taki procencik się naliczył. Na konicy trochę poginęło, nie wiem na czym. Ale przydałoby się ustawić ludzi przy bramie. Naprawdę, kurwa, mało nas jest już. Okej, teraz wolniej. Chyba nie zostało im już... żaden strzelec nie został. Dobra, i kto nie walczy? Ten złazi. No, trochę tego idzie, powężników. Ale to będzie się non-topper paliło. Bez kodnicy oni nie mają jak się przepchać. A, do tyłu. Przepychają się. Ojeju. Ganić gnoi jednych.
Zakończymy to już. No, zjadać i zjadać, chłopaki. Dun, 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 dun. Heroic Victory, 200 straconych, 2500 zabitych. Dziękuję, pozdrawiam. Egzekucja. Wyciągnąłem ich trochę. Jeszcze wyszedł mi na spotkanie. No to w następnej turze powinniśmy już przywitać Sycylię jako wyspę dla nas, dla Węgier. Węgier. Oho, przyszło wsparcie. Teoretycznie powinienem walczyć. Mam tutaj 4 jednostki kawalerii. Ale to wtedy już zaczniemy tą bitwę od następnej tury, bo ja tutaj celuję w wygraną, wam powiem. Może bez wsparcia nawet zdobędę wtedy Cezare. Pójdziemy wtedy od razu na Sinope i się tu jakoś ofortujemy. Także na razie trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!